Cześć, z tej strony Seba. Witam Was w kolejnym odcinku Spontan Vloga na kanale Świat Seby. Właśnie wracam sobie samochodzikiem z pracy. Tak, raz na jakiś czas jeżdżę sobie do Gdyni samochodzikiem, a dzisiaj skorzystałem z okazji, że jest jeszcze Festiwal Polskich Filmów Fabularnych i dzięki temu, że jestem zmotoryzowany, nie musiałem z wywieszonym językiem zaraz po robocie lecieć na PKM-kę powrotną, która to jest jedyną PKM-ką jadącą przez Osowę w miarę szybko, bo cała reszta jeździ przez Suwałki, kurna, Zakopane, ale to już temat na innego vloga. W każdym razie, wracając do dzisiejszego dnia, to sobie, że tak powiem, wybrałem się na małe przeszpieki między Hotel Gdynia a Teatr Muzyczny z nadzieją, że może uda mi się spotkać Wojciecha Smarzowskiego i kogoś z obsady, bo jestem wielkim fanem, zresztą mówiłem w poprzednim tygodniu na ten temat, że no, fajnie mi się ogląda jego filmy ze względu na sposób ujęcia tematu i tak naprawdę nagłaśnianie tego, co zwykle jest zamiatane na co dzień pod dywan, tak? No ale dobra, nie będę się powtarzał, macie to wszystko w moim vlogu sprzed tygodnia, a w każdym razie przy okazji spotkałem kolegę i to żeśmy nakręcili. No hello, witamy tutaj z miasteczka filmowego w Gdyni. A to będzie audio też. Audio, film. No co, festiwal filmowy, to i filma kręcimy, nie? Taki krótki. No, pan Smarzowski się niestety troszeczkę śpieszył, więc tylko się udało fotkę strzelić, ale to zawsze lepszy rys niż nic, nie? Nigdy nie byłem na takim globu, nie wiem, gdzie się patrzeć. Wygnam się tutaj tego cudza. Tutaj. No hej. No a z takich bardziej przyziemnych spraw to jestem ponownie po części uczniem, tak? Wróciłem do szkoły, możemy tak rzec. A wszystko za sprawą zadań domowych mojej córki. Ostatnio było jedno takie zadanko, pierwsze, które musiałem troszeczkę pomóc jej. Oczywiście, żeby nie było, całą resztę zrobiła sama. Ja tylko pomogłem w takich rzeczach, których no, siłą rzeczy osoba w jej wieku mogłaby mieć zdecydowanie problem. Także od tego są rodzice, żeby pomóc, ale tak jak tutaj słyszałem, między innymi u Atora, się dokładnie z tym zgadzam, jeżeli to faktycznie idzie w tę stronę, że no, że tam jedno zadanie, to tam pal licho, nie? Ale jeżeli faktycznie ma być w przyszłości taka sytuacja, że dziecko wraca z pracy, bądź szkoła jest jakąś tam pracą, pracuje się nad sobą, prawda? Nauka i tak dalej. I ma drugie tyle zadane do domu, że musi praktycznie prawie całą dobę żyje szkołą, nie mając czasu na odpoczynek, to mi trochę przypomniała się taka sytuacja z gąbką, tak? Zauważcie gąbkę, jeżeli jest nasączona jakimś płynem, tak? Ją wyciskacie, ona się ciśnie, tak samo z tą wiedzą, jako płyn załóżmy, tak? Jak w pewnym momencie ściśnijcie tą gąbkę i ona już dalej nie jest w stanie oddać płynu, musicie dać jej odpocząć, tak? Przypuścić, żeby ona znowu się rozkurczyła. I ja mam wrażenie, że tego, co słucham dookoła, bo oczywiście wzorówka to jest jeszcze nic, tak? Ale jeżeli faktycznie jest tak jak wszyscy znajomi mówią, którzy mają trochę wyżej dzieciaki i to, co tam Ator mówił, to po prostu strach się bać, można powiedzieć, tak? No i tak człowiek przeciętny nic z tym nie zrobi, tak? Musi płynąć z prądem, bo inaczej mogą być problemy, tak? A jak to mówią, ktoś kiedyś powiedział, że szkołę trzeba przejść, a i tak człowiek się poza szkołą wszystkiego nauczy. No dobra. Nie będę w to brnął, bo to jest temat filozoficzny, a ja jestem zmęczony po całym dniu. Udało mi się w końcu zrobić nowe intro do Urbexów. Przemieniłem całą serię z nazwy Świat Seby Eksploracje na nazwę Urbex Diver. A dlaczego Urbex Diver? Tak, już wyjaśniam. Po pierwsze, ci co mnie dłużej znają, wiedzą, że czasem nurkuję, a ci co oglądają kanał, wiedzą, że czasem urbex jakiś się wrzuca na kanał. A Urbex Diver to jest taki zlepek słów, który stwierdziłem, że fajnie mnie identyfikuje z prostej przyczyny, bo ja się zagłębiam, tak? Zagłębiam się, nurkuję
w jakichś kanałach, nurkuje w jakichś starych opuszczonych domach, można powiedzieć, bo zagłębiać się, nurkować, no tak powiedzmy, no upraszczając, tak, po prostu to fajnie to brzmi. I nie ma czegoś takiego jeszcze w sieci, więc jak zobaczycie napis z hashtagiem Urbex Diver wpisany razem, to wiecie, że to ja. I mam nadzieję, że nikt mi tego nie zakosi, bo trochę bym się wkurzył, nie? No ale spoko. No w każdym razie intro jest, a jeszcze została kwestia zmontowania paru zaległych urbexów. Jestem właśnie w trakcie tutaj przygotowań. Jednocześnie już widzę, że będę musiał prawdopodobnie nagrać intro i komentarz bieżący do tamtych filmów, ponieważ one powstały na tyle dawno temu, że w tej chwili no trochę inaczej to montuję i przede wszystkim trochę inaczej na planie się odzywam i tak dalej, i tak dalej. A to są zaległości, których no, z różnych przyczyn jeszcze nie wyemitowałem, a ich troszkę jest. Podobnie jak było z Maksimem, który tak naprawdę wyrzuciłem na kanał dopiero w tym roku, a z 2016 roku były wypinki. Także no mówię, teraz pomału się po tej całej przeprowadzce, po tym wszystkim odgrzebałem tutaj stopniowo, staram się rozładowywać zaległości. Nowe urbexy już tutaj na mapie mam pozaznaczane i teraz wszystko zależy od czasu i możliwości będą robione. Także trzymajcie kciuki, żeby to wszystko fajnie poszło. No i taki dowcip od Orange wam powiem teraz, a raczej pokażę. Mianowicie mamy usługi na firmę w Orange'u. I to nie jest jako reklama, tylko tak po prostu stwierdzam, żebyście mieli tą całą otoczkę. Wszystko jest e-fakturą rozliczane, więc żadnych papierów i tak dalej. Przychodzi papierek na nasz adres, prawda? Jest kościerzyna, tak? I w środku jest informacja, tak? Ultraszybki światłowód już w październiku będzie dostępny w Twojej firmy i tutaj jest podana Gdynia. Gdynia już od ponad roku nie jest naszym adresem, co jest odnotowane w tej firmie, więc gratulacje obiegu informacji. Po prostu CRM 100%. Tylko na to, co przed chwilą widzieliście, to była próba live streama na YouTubie, która odbyła się w niedzielę przy okazji sesji nagraniowej tutaj u mnie w studiu. I co chcę powiedzieć? To była sesja niepubliczna, także nikt z Was nie dostał informacji o tym, a to były tak naprawdę techniczne testy, żebym mógł sprawdzić, jak to wszystko gra, czy w ogóle to moje łącze podoła i tak dalej, i tak dalej. I tak naprawdę pytanie teraz do Was. Czy chcielibyście kiedyś zobaczyć jakąś sesję na żywo, jak coś się dzieje w studiu, czy może, nie wiem, jak tu wpadnie do mnie paru ziomali, będziemy jakieś tam gadki, szmatki robić, czy chcecie to oglądać, jakieś dymy, czy inne srymy, no nie wiem, kuźwa, no, na pewno nie będziemy się schlewać, tak jak niektórzy patostreamerzy, jak to się mawia. No, ale, że tak powiem, widzicie, jest możliwość, to jest tylko kwestia chęci z naszej strony i z waszej strony, bo tak naprawdę bez sensu robić coś na siłę, nie? No i to można powiedzieć tyle, co się przez ostatni tydzień u mnie wydarzyło z takich ciekawszych rzeczy, no bo nie mówię o takich monotonnych sprawach typu rano wstaję, idę na kolejkę, pracuję, po pracy wracam kolejką, idę do domu, z rodzinką spędzam, później coś tam jeszcze ogarniam firmowego i tak dalej, i tak dalej, bo to jest nudne, tak? Ja stwierdziłem, że właśnie takich rzeczy nie będę dawał, bo to jest proza życia, właśnie fajnie jest pokazać coś, co jest coś, co przełamuje tą rutynę, o, tak bym to nazwał ładnie, tak? A że to jest w tej chwili wszystko, co się wydarzyło, to nie będę sztucznie dalej przedłużał, będę się już żegnał. Jeżeli Wam się filmik spodobał, zostawcie łapkę w górę. Jeżeli mam coś konkretnie z tego, co żeście gdzieś słyszeli tutaj w tym, co ja mówię, żebym troszeczkę rozwinął ten temat w jakimś vlogu czy coś dalej, no śmiało piszcie komentarze, no bo to jest jedyna forma w tej chwili interakcji między mną a Wami. No, także zapraszam oczywiście do subskrypcji, jeżeli jeszcze tego nie robicie. I tak jak tydzień temu powiedziałem, vlogi się pojawiają w środy, a w piątki, tak przed weekendem, będę wrzucał jakiś odcinek niewlogowy. A to, co będzie w tym tygodniu, to jest taka mała niespodzianka. A na razie kończę. To tyle na tę chwilę. Pozdrawiam. Cześć!